W dzisiejszym filmie zabieram was kawałek na zachód kontynentu europejskiego, w miejsce zwane Wyspą Wiecznej Wiosny czy Hawajami Europy. Miejsce, w którym w grudniu trzeba zabrać krótkie spodenki, ale i zimową czapkę. Miejsce pełne kontrastów, w którym natrafimy na wyjałowiony półwysep pełen klifów, góry porośnięte dżunglą, baśniowe krainy, zachody słońca nad chmurami, jak i wiele, wiele innych cudownych rzeczy. Zapraszam na pierwszy film z portugalskiej Madery. Osiedlamy się w miejscowości niedaleko Funchal, zwanej Caniso. Jest to trzecie co do wielkości miasto na całej wyspie, ale przyznam, że wcale tego nie odczuliśmy. Caniso będzie służyło jako baza wypadowa dla naszych codziennych wypraw, a ich planujemy sporo. Tylko spójrzcie, oto miejsca, które chcemy odwiedzić. Jest ich naprawdę wiele, a więc nie przedłużając, wsiadamy do autka i ruszamy na wschód. Po drodze mijamy lotnisko, które w przypadku Madery jest wyjątkowo ciekawe. Góry oraz ocean tworzą tak trudne warunki dla pilotów, że każdy z nich, żeby tutaj latać, musi przejść dodatkowe szkolenie ze względu na występujący tutaj wiatr boczny. Mimo to, dzięki przedłużeniu pasa, który stoi na tych filarach o ponad kilometr, lotnisko jest już w pełni bezpieczne, a historie o samolotach wpadających w poślizg oraz do oceanu zostały już w przeszłości. Chociaż nadal zdarza się kilka razy w roku, że przy bardzo trudnych warunkach samoloty są przekierowywane na okoliczne wyspy. Szlak przez Półwysep Świętego Wawrzyńca jest chyba tym najbardziej wyróżniającym się. Ze względu na półpustynny mikroklimat i prawie codzienny silny wiatr, nie znajdziemy tutaj drzew. Wszystko jest zupełnie inne niż na całej reszcie wyspy. To było zaskakująco piękne, jak i wietrzne 8 km. Jako ciekawostkę wspomnę, że na wiosnę półwysep robi się bardziej zielony, dlatego warto odwiedzić go dwa razy. A co do dalszej części historii, to pakujemy się do samochodu i ruszamy na okoliczny punkt widokowy. Kierując się w stronę naszego Caniso, zrobiliśmy sobie jeszcze mały przystanek na jedzenie w Machico, dawnej stolicy Madery. Tutaj po raz pierwszy trafiliśmy na mocniejsze zdobienia świąteczne. Co prawda, widzieliśmy już ubrane palmy w Caniso, ale tutaj miało to jeszcze większy wymiar. Zaczęliśmy odnosić wrażenie, że Maderczycy lubią mocno stroić miasta na święta. Tego wieczoru zostaliśmy też poczęstowani lokalnym alkoholem, Poncha de Madera, destylowany z trzciny cukrowej z dodatkiem miodu, cukru i soku cytrynowego. Jak chodzi o zawartość alkoholu, to wydaje się, że ponczy bliżej do wódki niż wina. Było też zaskoczenie tam, gdzie się go nie spodziewaliśmy. Przywykliśmy do oliwek bezpestkowych, szczególnie na pizzy, jednak tym razem było inaczej.
Następnego dnia udajemy się w przeciwnym kierunku, czyli na zachód. Pierwszym miejscem na trasie jest Cristo Rey, czyli wielki pomnik Jezusa, a przy nim punkt widokowy. Przyznam, że miałem co do tego miejsca trochę dronowych wyobrażeń, które niestety musiałem odłożyć na bok ze względu na szokująco silny wiatr. Podczas dalszej drogi na zachód musieliśmy zahaczyć na chwilkę Funchal, żeby upolować krótkie spodenki, czego dodatkową okolicznością był krótki spacer. Słuchajcie, normalnie taki mały zagajnik z bananami przy samej ulicy jest. Słuchajcie, tak sobie bananki rosną. Wracamy na trasę i udajemy się do Camara de Lobos, miasta w klimacie rybackiej wioski, które rozsławiło się przez wizytę Winstona Churchilla. Seagulls were dancing all around. I woke up with a sunrise on the sea. Such a precious gift to me. Filip, co powiesz ciekawego? Wszędzie tutaj jest ogromny wiatr, mam problemy z lataniem dronem. Aczkolwiek tutaj po raz pierwszy nie ma gigantycznego wiatru. Albo tutaj na stop skórze na odległej stronie, nie wiem, zobaczymy. No idziemy do słońca, teraz odpalam drona i może coś fajnego z tego wyjdzie. You're never lost among the crowd with you. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go I'll be. Anywhere you go I'll see. You're never lost among the crowd with me. The sun, the gun done for love. It's a pulse and shove. It's a sharpest cry. The hit goes bit wide. With a desperate lie. Far from ever feeling lost with me. I'll push you back towards the land and sea. Stick with me and I will guarantee you'll never last among the crowd with me. Jak wrażenia po pierwszej w życiu ośmiornicy? Trochę ciężko powiedzieć, czego się w ogóle spodziewałam, bo serio to była moja pierwsza ośmiornica. Ale była bardzo słona. Nie wiem, czy tak powinna smakować ośmiornica, czy nie. Określenie, że była gumowa, myślę, że też trochę będzie trafne. Czy jeszcze raz zjem ośmiornicę? Nie wiem. Ale cieszę się, że spróbowałam. Jeszcze jest parę takich owoców może, które chciałabym spróbować, ale na razie odhaczam po kolei. Święta. Święta. Everywhere you go I'll be. Anywhere you go I see.
Ostatnim planowanym punktem na naszej dzisiejszej mapie jest zachód słońca na okolicznym tarasie widokowym ze szklaną podłogą zwanym Cabo Girao. Wracając do autka, naszą uwagę przykuwa dosyć nietypowy kwiat, czyli strelicja królewska, zwana też rajskim ptakiem. Jedziemy już do Caniso, gdzie czekają na nas dzisiaj jeszcze dwa nowe smaki. Pierwszym nowym smakiem, który skosztowaliśmy tego wieczoru, było lokalne wino Madeira. Występuje w czterech rodzajach, niezależnie od których jest zaskakująco mocno. Mieliśmy okazję spróbować wariantu półsłodkiego zwanego Boal, który charakteryzuje się karmelowym posmakiem. Swoją drogą, wytrawna Madeira jest jasno złota, a im słodsza, tym bardziej w stronę ciemnego brązu. Drugim smakiem był smoczy owoc występujący w trzech wariantach. Nie ukrywamy, że jego wygląd wzbudził naszą ciekawość. Dodatkowo fakt, że jest to owoc kaktusa, tylko ją zwiększył. Tego wieczoru wybraliśmy wariant czerwony z białym środkiem, który okazał się dosyć orzeźwiający, z mało wyrazistym, lekko słodkim posmakiem. Inne warianty poznamy w nadchodzących filmach. Przedwczoraj szliśmy trasą po pustynnym półwyspie São Lourenço, za to dziś czeka na nas zupełnie odmienny klimat. Jedziemy wysoko w góry na hajk lewadą po mglistej dżungli. W wyższych partiach zdarza się spotkać krowy również na środku drogi. Warto to wziąć pod uwagę, szczególnie przy zjeździe we mgle. No powiedz mi, gdzie idziemy? Idziemy do Łazienki. A tak poważnie, no to idziemy drogą do takiego punktu startowego na Ry, tutaj się wyświetli, tutaj. Ogólnie Rabakal to nazwa doliny, przez którą będzie prowadził nas dzisiejszy szlak, aczkolwiek tutaj miałem na myśli leśny dom Rabakal, który jest prawdziwym punktem startowym. Swoją drogą jest w nim też kawiarnia i darmowa łazienka, o czym warto pamiętać, zwłaszcza, że obok możemy naciąć się na płatny wariant. I potem lecimy do... Wie, są w sumie dwa szlaki, takie PR to ma oznaczenie, takie oficjalne szlaki, rekomendowane. No i pierwszy to mamy na 25 Fuen, to jest coś... 25 coś tam i tam będzie chyba jezioro, do którego spływa 25 różnych źródeł, nie? To jest jedna rzecz, a druga to równolegle, bo ogólnie idzie jeden szlak, a potem on się na dwa rozgałęzie, które idą równolegle, jeden tu się kończy, tu jest 25 tych Fuentes, a tutaj jest ten drugi, nie pamiętam jak on się nazywa, no i zrobimy oba dzisiaj, z mega mgliście, jest taka mrzawka, mam dwa drony w plecaku, ale chyba ich nie użyję. Fajnie się zapowiada, lubię taki mglisty, dżunglasty, czy jak zwał, tak zwał klimat. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, na pewno jakieś przebitki wrzucę. Yo. Może zauważyliście, że ścieżka ciągle biegnie przy małym kanale. Ten kanał to tak zwana lewada, wynalazek typowy dla Madery. Jest ich tu około 200. Zostały wybudowane kilkaset lat temu, żeby transportować wodę z północnej do południowej części wyspy, wspomagając rolnictwo. Dziś też to po części robią, ale są również wykorzystywane przy napędzaniu turbin elektrowni wodnych, zaspokajając nawet 15% zapotrzebowania Madery. Przy każdej z lewat mamy ścieżkę, dzięki której w razie problemu robotnicy łatwo mogli dostać się do dowolnego odcinka kanału. Dziś sieć ścieżek tworzy ponad 3000 km tras prowadzących przez dżunglę, jaskinie, za wodospadami, a to tylko jedna z ogromu możliwości na tej wyspie. A teraz przenieśmy się na punkt końcowy Levady das 25 Fontes.
Finałowe jeziorko zrobiło niemałe wrażenie. Póki co, trasa w obie strony od leśnego domku do jeziorka i z powrotem to było około 9 km. Tak jak wspominałem wcześniej, mamy tu jeszcze rozwidlenie, które rozpoczyna drugi, znacznie krótszy szlak. Co prawda pogoda się mocno pogarsza, ale mimo wszystko postanawiamy się tam jeszcze wybrać. A za nami otchłań. Słuchajcie, w ogóle te kozacki wodospad. W ogóle mieliśmy drugi szlak alternatywny jakby i byliśmy, że zrobimy oba, ten miał tylko 900 metrów. I zobaczcie, takie cudo na końcu. A co jest najlepsze? Tam są takie dziury, nie wiem czy to widać, ale tędy chyba uda nam się wejść w ogóle za niego, za wodospad wejdziemy, więc dawajcie, lecimy, zobaczymy jak tam będzie. Byliśmy mega zadowoleni, że zdecydowaliśmy się na mały dodatkowy spacer na Risko. Swoją drogą, może niektórzy z Was zauważyli, że wodospad, który cały czas widzieliśmy w oddali idąc na 25 Fontes, to właśnie Risko. Wstępujemy jeszcze do leśnego domku na kawkę zwycięstwa, a potem ruszamy na parking. Jesteśmy na parkingu po tym mega długim trekkingu. Jesteśmy około 17 km. Jesteśmy na sporej wysokości, tam jest przepaść w ogóle. Ale nic nie widać, zobaczcie. Jesteśmy, można powiedzieć, w chmurach chyba, chodźcie do auta w ogóle. O, mieliśmy w ogóle takiego Fiata Pandę, albo coś podobnego i mamy coś podobnego, mamy Citroena C1. Jest rzeźnia ogólnie, nie wiem na jakiej wysokości jesteśmy, ale myślę, że jest dosyć wysoko. Podjazdy były bardzo, bardzo strome, na jedynce musieliśmy wyjeżdżać, bo dwójka to było dużo za mało mocy. No mamy silnik 1.0, no ale malutkie autko, więc... Ale to jest chyba dosyć powszechne tutaj, że... Ludzie na jedynce się wzbijają w te wzgórza. Chodźcie, zobaczcie, dopiero się auto wyłania z mgły. Wczajcie w ogóle, jaka tu jest blacha cienka. Ja to byłem w szoku, że coś tak cienkiego w ogóle może być. Zobaczcie na mój paznokieć, to jest cieńsze od mojego paznokcia. Masakra, i taki mają bagażnik. Lepiej, żeby nam nikt nie wjechało. Kolejny maderski szlak za nami, mam jeszcze sporo do zobaczenia, ale w tym filmie to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne filmy z odkrywania tej cudownej wyspy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.